obywatelski. Tomasz, Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, bardzo gorąco. Super, że jesteście z nami. Gorąco dziękuję za to, że jesteście, za to, że dajecie nam łapki. Przypominam o łapkach. Każdy like sprawia, że więcej osób zobaczy te transmisje. No a chyba warto, bo mówimy tutaj o rzeczach, o których w mediach pisowskich nie ma ani słowa, a i media głównego nurtu. Te, te wolne też nieczęsto mówią o sprawach, o których e, mówimy, dlatego no, e, warto, żeby jak najwięcej osób zobaczyło te transmisje, szczególnie dziś, kiedy mamy tak specjalnego gościa, którego za chwilę zaproszę do studia. I e, warto też. No, nas wspierać. Za co gorąco dziękuję. Dziękuję Kazimierze Łabęckiej, która jest naszą producentką wykonawczą, czyli honorową sponsorką obywatel, obywatelską dzisiaj. Dziękuję każdemu, kto wpłaca choćby złotówkę, a szczególnie dziękuję każdemu, kto wspiera nas w serwisie Patronite w serwisie Patronite, bo tam można zrobić zlecenie stałe, a kilka groszy co miesiąc, kilka złotych co miesiąc to więcej niż jedna duża suma jednorazowo. Bez tej pomocy, bez waszej pomocy nie moglibyśmy nadawać, bo nie mamy innych sponsorów, ani komercyjnych, ani tym bardziej państwowych. Mamy tylko Was, sponsorów obywatelskich, dzielnych członków społeczeństwa obywatelskiego, o którym za chwilę będziemy mówić, z senatorem Adamem Bodnarem byłem i doskonale wam zapewne znanym rzecznikiem praw obywatelskich, autorem książki Szczęśliwej Polski już czas, którą miałem zaszczyt wydać, którą mieliśmy zaszczyt wydać jako wydawnictwo arbitror. Mówię tutaj my, bo w imieniu także Marcina Celińskiego i wszystkich naszych kolegów, współpracowników wydawnictwa arbitror, którego jestem. Wiceprezesem. Zapraszam do studia Adama Bodnala. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry Państwu w zasadzie dobry wieczór. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. To ja dziękuję za przyjęcie zaproszenia i na sam, na sam początek może poproszę naszego dzielnego realizatora Macieja, żeby pokazał nam skan numer jeden, czyli okładkę książki Szczęśliwej Polski już czas. Tu mamy tak o. Tutaj to okay. może zabierzmy skan, bo nam e, e, pan senator Adam Bodnar pokazuje książkę, w, tak, w, w oryginale. I na tej okładce widać takiego syzyfa polskiego, który pcha Polskę do góry, ale także pchają na zachód. No bo na mapach zachód jest po lewej stronie, a on pcha książkę do góry i po lewo. Jak sobie patrzyłem na tę okładkę, to tak sobie myślałem, że my już parę razy. Przez różne właśnie zapory, mury, wały, próbowaliśmy w naszej historii przepchać Polskę na zachód. Już parę razy się niemal udało. No, a potem ta Polska się wymykała z rąki, turlała się na dół i na wschód z powrotem. Więc to jest może moje pierwsze pytanie, zanim przejdziemy do książki i do, i, i do spraw bardziej konkretnych. Czy wierzy Pan, że tym razem uda się przeturlać? Hmm. Y Przede wszystkim, drodzy państwo, ten rysunek został wymyślony przez pana Arkadiusza Krupe. To jest sędzia sądu rejonowego w Łobzie, na co dzień mieszkający w Szczecinie, który oprócz tego, że jest sędzią, to także zajmuje się dwiema rzeczami. Po pierwsze, uczestniczy w organizowaniu symulacji procesów sądowych i to jest ten sędzia, który na przystanku Polendrock czy Woodstock takie symulacje prowadził. Po drugie, prowadzi takiego swojego bloga rysowniczego, jest satyrykiem który się nazywa Ślepym Okiem Temidy no i bardzo się cieszę, że zgodził się narysować rysunki do tej książki komentarze satyryczne do poszczególnych felietonów stąd ten syzyf, bo tam gdzieś była był jeden mój felieton czy tekst, w którym ja miałem takie trochę poczucie, że cały czas ten kamień pcham do góry i ten, ciągle go nie można dotoczyć, bo ciągle ta władza pisowska powoduje różne trudności, no ale się okazało, że się udało, to znaczy uważam, że wybory są tym momentem osiągnięcia szczytu, tylko żeby ten kamień się na tej górze utrzymał, no to po prostu musimy zrobić to, co do nas należy. I teraz odpowiadając na pytanie pana redaktora, zabawna jest historia. Dosłownie tydzień po wyborach widziałem się z Bogdanem Klichem i on mi mówi, że gdzieś był na jakiejś konferencji chyba we Francji i właśnie mówił, że co się w Polsce wydarzyło, Miał owację na stojąco, i on zakończył swoje wystąpienie, że jesteśmy z powrotem w Europie. I ja mówię, ale panie ministrze, panie senatorze, a ja mówię dokładnie to samo. Byłem na konferencji międzynarodowej, zdalnej co prawda, nie mogłem wyjechać, i zakończyłem moje wystąpienie słowem: We are back in Europe. Jesteśmy z powrotem w Europie. I, i coś w tym jest, tak, że ta zmiana, która się odbyła, to absolutne zwycięstwo. Przy cudownej frekwencji wyborczej, rekordowej w historii Polski, jest właśnie powrotem do Europy, do wartości europejskich, do tego, że możemy się w Europie znowu liczyć, że możemy mieć wpływ na polityki europejskie, że możemy się zachowywać i funkcjonować jak normalne, zwyczajne państwo demokratyczne w środku Europy, a nie jakieś państwo, które jest wyprowadzane na wschód. i i co więcej, że to się stało dzięki nam, tak? To nie jest tak, że ktoś nam tutaj za nas to zrobił. Oczywiście pewne czynniki, takie jak reakcja Unii Europejskiej na zmiany praworząd, praworządnościowe, czy reakcja Stanów Zjednoczonych na próbę Odebrania koncesji TVN-owi, to miało, miało wpływ, ale na koniec to ten największy wpływ miało 75% obywateli, którzy poszli do wyborów, i bez tego najlepsze interwencje Unii Europejskiej by nie pomogły. Także cieszę się z tego niezmiernie, że mogę znowu w Europie nieść głowę dumnie podniesioną do góry i co więcej, tej Europie pokazywać: zobaczcie, uczcie się od nas, jak to robić i jaka choroba autorytaryzmu demokracji nieliberalnej was też może czekać bo to nie jest tak że to co się w Polsce zdarzyło może się nie powtórzyć w innych państwach no sam przykład trumpa pokazuje co może się dziać w Stanach Zjednoczonych Bardzo dziękuję ja też się zgadzam to poruszyła mnie ta mobilizacja mobilizacja obywateli wyborcza nie spodziewałem się nie spodziewałem się aż takiej no i chyba nie jeden nie, nie tylko ja byłem tu zaskoczony aczkolwiek wielu zaskoczonych było zaskoczonych Negatywnie, myślę tutaj myślę tutaj o pisowcach. Książka to od razu powiem, książkę można, no ja książkę połknąłem w jeden dzień. Jest tutaj być może niektórzy widzowie myślą, prawnik najwyższej klasy napisał książkę, to na pewno jest bardzo trudna. Nie, ona mówi o trudnych sprawach, ale w taki niezwykle przystępny ludzki sposób, i każdy z tych tekstów. W pigułce pokazuje nam jakiś złożony problem i to, jak można go po prostu rozwiązać, jak można go rozwiązać w prosty, w prosty sposób. To jest bardzo cenne, bo ta książka wprowadza porządek w nasze myślenie o tym, co się dzieje. Tam są rzeczy, które także i dla mnie mnie bardzo zaskoczyły. Na przykład ta myśl o tym, że Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji. Powinien być zupełnie niezależny od rządu, bo tylko wtedy można zaakceptować to, że rząd posiada sobie w naszym imieniu spółki skarbu państwa. Bo jeśli, ten, bo jeśli rząd ma w jednym ręku spółki skarbu państwa, w drugim Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji, no to nikt nie broni spółek prywatnych przed nieuczciwą konkurencją ze strony, ze strony spółek państwowych wspomaganych przez rząd. Tutaj to mówię przykładowo, w naszym, w naszym państwie, w naszym kraju jest wiele takich pułapek prawno-instytucjonalno-społecznych, o których my często nawet nie myślimy, a potem dopiero nagle widzimy, że ten abstrakcyjny Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji, nagle staje się bardzo ważny, kiedy Daniel Obajtek raz zawyża absurdalnie, innym razem zaniża absurdalnie cenę paliwa. I żaden urząd nas przed tym nie ochroni. No, urząd Ochrony Konsumentów powinien nas chronić, ale nie chroni, bo jego szef zależy od premiera Morawieckiego, który może go sobie odwołać, jeśli zechce. I w książce jest więcej takich informacji o takich pułapkach, których my się nie spodziewamy, o takich problemach, których, o których nie myślimy, a które mogą nagle wyskoczyć z szafy w naszym życiu codziennym i zrobić nam e, e, sporo kłopotów. Dlatego Książkę bardzo, bardzo polecam i e, pozwolę sobie spytać też o parę e, kwestii, które, e, które w książce e, się nie pojawiły albo w które, e, bo domyślam się, że i tutaj, w tej kwestii, no, można liczyć na bardzo fachową e, opinię e, eksperta. E, jedną z kwestii, jedną z pułapek, które zostawił na nas e, PiS, jest to. Że minister, nowy minister sprawiedliwości nie będzie mógł odwołać prezesów sądów, ziobrowskich prezesów sądów, którzy się splamili e, działaniami politycznymi, antywolnościowymi i antysądowniczymi. Nie będzie mógł ich odwołać bez zgody co najmniej dwóch trzecich członków Krajowej Rady Sądownictwa. A ja, może się mylę, ale jak sobie liczyłem, to wychodzi mi na to, że w Krajowej Radzie Sądownictwa Taką właśnie większość dwóch trzecich członków PiS będzie miał nawet po tym, jak się zmienią tam członkowie desygnowani przez parlament. Czterech członków teraz powinno się zmienić. I czy jak, jaką tutaj widzi Pan drogę na obejście tej pułapki po to, żeby oczyścić sądy z polityków przebranych w togi? Panie redaktorze, dziękuję za miłe słowa na temat książki. Ja może jeszcze trochę wrócę do tego prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bo. Tak naprawdę to się trochę zbiegło z rozwojem nauki w tym zakresie. Mam dobrego kolegę, przyjaciela, profesora Maciej'a Bernata, który dosłownie też niedawno wydał książkę, i to w bardzo poważnym wydawnictwie Cambridge University Press, na temat tego, jaki wpływ ma kryzys praworządności na w ogóle funkcjonowanie gospodarki rynkowej. I faktycznie my tego nie dostrzegamy, że państwo, które staje się właścicielem, jednocześnie, kiedy staje się coraz bardziej autorytarne, to wykorzystuje swoje mechanizmy władzy na to, aby wpływać na te spółki, którymi zarządza, którymi jest właścicielem, po to, żeby ograniczać konkurencję i żeby w pewnym sensie stawiać cały czas w gorszej pozycji konkurentów na tym samym rynku. No, bo co za problem, jeżeli jest ten sam ta sama władza, no to co za problem poprosić jakiegoś ministra, żeby wydał rozporządzenie, które nam pasuje? Co za problem, aby ograniczać, nie wiem, rozwój energetyki w jakimś sektorze. Bo akurat jakaś spółka skarbu państwa ma pomysł, żeby właśnie się tutaj rozwijać i nie chce dopuszczać konkurentów. Co więcej, co za problem właśnie manipulować cenami paliw, tak jak się stało w przypadku Orlenu. Jeżeli jest oczywiste, że żaden sąd, żaden klient za to nie pociągnie do odpowiedzialności, a jeżeli już to za jakiś czas, natomiast jest oczywiste, że nie zajmie się tym właśnie urząd ten regulacyjny, który powinien odpowiadać na bieżąco. I co więcej, ja ten argument stawiam trochę w szerszym kontekście, że cały porządek Unii Europejskiej w tym zakresie, w tych różnych sektorów regulowanych opiera się na tym, że Unia Europejska mówi tak, no my mamy Komisję Europejską w Brukseli, która pewne rzeczy reguluje, ale na tym szczeblu krajowym te drobniejsze rzeczy to wy sobie tam załatwicie za pomocą swoich własnych organów regulacyjnych. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Ochrony Konkurencji, Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Teraz będzie nowy taki urząd, który będzie się zajmował usługami cyfrowymi. No dobrze, to oczywiście tak można robić, ale pod warunkiem, że te urzędy są niezależne. Bo jak są zależne, no to cały ten porządek unijny można wyrzucić do kosza, no bo te organy nie osiągają swojego celu. Odpowiadając na pytanie pana redaktora, po pierwsze uważam, że bardzo ważną decyzją, która musi być podjęta przez nowy Sejm, jest wybór nowych członków y, posłów i senator, a także przez Senat, senatorów, którzy są członkami Krajowej Rady Sądownictwa. To jest już sześć osób. Sześć osób, które wchodzą do Krajowej Rady Sądownictwa. Tak, moglibyśmy sobie się teraz nazwiskami wymienić, nie wiem, Krzysztof Kwiatkowski, Kamila gasiuk pichowicz może Tomasz Zimo, który mało nie wiem, czy Państwo wiedzą, że ojciec Tomasza Zimocha. Był pierwszym przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa w historii, a Tomasz Zimoch skończył aplikację sądową i zdał egzamin sądziowski, tylko później wybrał karierę dziennikarza sportowego. Czyli te sześć osób wchodzi do Krajowej Rady Sądownictwa. Do tego jest minister sprawiedliwości nowy, który też jest członkiem, czyli siódma osoba. Do tego myślę, że prezes naczelny, Naczelnego Sądu Administracyjnego jest jednak niezależną osobą. No i mamy po drugiej stronie 15 sędziów powołanych przez sposób polityczny, i mamy panią prezes Manowską. No, i oczywiście, to nie daje nam dwóch trzecich, ale ja myślę, że te osoby z czasem zaczną się łamać, ta spółdzielnia się rozsypie, zaczną czuć, że środowisko jest przeciwko nim, że że stracili patrona politycznego, który w każdej sytuacji ich ochronił. I myślę, że mogą zacząć zupełnie inaczej się zachowywać. Ja na to bym liczył, a co więcej, myślę, że ci porządni przedstawiciele Sejmu Senatu. KRS-ie będą po prostu bardzo mocno patrzyli na ręce, co tam się dzieje, co jest zwłaszcza ważne w kontekście konkursów na wolne stanowiska sędziowskie. No ale druga rzecz jest taka, że ci prezesi sądów, którzy można powiedzieć zostali zacementowani w poszczególnych sądach, oni myślę, że mimo wszystko będą oczekiwali poparcia środowiska i myślę, że mogą się pojawić bardzo mocne takie sytuacje, gdzie poszczególni pracownicy, sędziowie będą odmawiali podporządkowania się, będą kwestionowali decyzje, będą podejmowali jakieś różne działania protestancyjne i myślę, że najzwyczajniej świecie ci najbardziej skompromitowani po prostu zaczną rezygnować. Ja bym na to się nastawiał, To znaczy bo oczywiście można szukać twardych rozwiązań, ale one są trudne w tej sytuacji, kiedy ta ustawa jest tak właśnie skonstruowana. Natomiast myślę, że z każdym kolejnym tygodniem, miesiącem będzie widać, jak ten beton kruszeje, jak ludzie będą próbowali gdzieś odnaleźć swoją godność i po prostu. Ja bym na to, na to liczył, że tak to się będzie wyglądało. Może nie jest to odpowiedź, której pan redaktor oczekuje, ale ja uważam, że w ten sposób trzeba o tym, o tym myśleć, czyli wykorzystywać te instrumenty, które mamy do dyspozycji, natomiast używać ich konsekwentnie używać ich w sposób mocny i nazywać rzeczy po imieniu cały czas, bo myślę, że z każdym kolejnym miesiącem utrzymywanie się na takich pozycjach będzie trudniejsze dla takich osób. No, Ja tutaj jakby nie mam swojego preferowanego zestawu odpowiedzi, a ja, bardzo okay. mnie taka wizja mi się bardzo podoba, że to się dzieje w sposób niejako naturalny i organiczny. No, pamiętam jednak, że nie tylko w Krajowej Radzie Sądownictwa, ale ogólnie wśród pisowców, ziobrowców mamy do czynienia po części ze skrajnymi cynikami, i na tych można liczyć, że, że, się, że się trochę złamią w nadziei na to, że coś uzyskają, przez to, że się złamią, ale mamy też do czynienia ze skrajnymi fanatykami, i być może dla niektórych jakieś twarde rozwiązania jednak byłyby konieczne. Gościłem tutaj w zeszłym tygodniu profesora Sadurskiego, który proponował twarde rozwiązanie w kwestii Trybunału Konstytucyjnego, no bo powiedział, że Wszyscy członkowie Trybunału Konstytucyjnego zasiadając w składach ze swoimi pseudokolegami wybranymi nielegalnie, niebędącymi tak naprawdę sędziami, splamili się tym i należy w związku z tym cały Trybunał Konstytucyjny, jaki teraz mamy uznać za nielegalny, a nawet nieistniejący. Chciałem pana spytać o opinię w tej kwestii. Oczywiście z... Znam o pogląd pana profesora Sadurskiego. Pan profesor ten pogląd wyraża od, od lat. Natomiast ciekawi mnie to, że zapomniał, że w tym całym poglądzie mówił zawsze też o tym, że jest druga część tego poglądu, jakoś ostatnio jej nie powtarza, że trzeba bardzo zainwestować też w rozproszoną kontrolę konstytucyjności, czyli żeby po prostu sądy powszechne wchodziły w rolę, która została, można powiedzieć, pozostawiona samotna przez sam Trybunał Konstytucyjny. Natomiast ja jestem zdania, że tu w przypadku tych sędziów w Trybunale Konstytucyjnym, niestety, przykro mi to powiedzieć, ale musimy być cierpliwi. Możemy wymienić w sposób zgodny z prawem, zgodny z konstytucją może nie tyle wymienić może po prostu odwołać tych trzech sędziów-dublerów na ich miejsce powołać nowych, legalnych sędziów. Natomiast co do pozostałych, myślę, że trzeba po prostu poczekać na koniec kadencji niektórych z nich. Myślę, że niektórzy mogą zrezygnować i myślę, że realnie rzecz biorąc też działać w taki sposób, aby Trybunał nie powodował za dużej szkody w życiu publicznym, bo na przykład no, wydawanie wyroków przez Trybunał w tym okresie może być szkodliwe z punktu widzenia interesów większości demokratycznej, ale proszę zauważyć, że zmieni się prokurator generalny i prokurator generalny po prostu będzie mógł przedstawiać zupełnie inne stanowisko niż przedstawiał do tej pory. Nie będzie grał w tej samej orkiestrze co rząd. Co, ma du... co może mieć duże znaczenie, bo to można też wykorzystywać pod względem proceduralnym, pod względem różnych działań przed trybunałem można powodować, że właśnie ten trybunał nie jest taki zaciekły, a ponieważ sam trybunał jest mocno podzielony wewnątrz, to też tam nie będzie tak łatwo wcale znaleźć większość. No nie bez przyczyny trybunał się już chyba nie od kilku miesięcy nie zbiera, a tylko kasuje, a sędziowie tylko kasują pieniądze. I myślę, że raczej trzeba się nastawić na to, że przy tym przy tej zasadzie minimalizowania szkód trybunalskich. Dezaktywo, takiego swoistego dezaktywowania jego działalności poprzez działania proceduralne oraz także poprzez e, doprowadzenie do powołania do skład trybunału sensownych ludzi do których mamy zaufanie myślę że gdzieś w okolicach połowy 2025 niestety tak późno ale to tyle zajmie będziemy mieli szansę że ta ósemka dziewiątka w trybunale to są niezależni sędziowie i myślę że wtedy będzie ten moment kiedy pojawią się osoby które powiedzą tak Chciałbym być prezesem tego odnowionego trybunału, chciałbym mu nadać taką rangę, jak miał za czasów profesora Safiana, profesora Rzeplińskiego, za czasów profesora Jerzego Stępnia czy Bogdana Zdziennickiego. I, i po prostu bądźmy cierpliwi. My się wydaje, że przy pewnej konsekwencji, determinacji, bez szukania rozwiązań na szybko to się uda. Bo niech pan zauważy, panie redaktorze, niech państwo zauważą, że. Profesor Sadurski mówi o tym właśnie, żeby to zrobić poprzez jedną uchwałę Sejmu, a ja nie do końca sobie wyobrażam, no dobrze, ale jak później taką uchwałę zrealizować? Co Ma policja wkroczyć do tego Trybunału? Ma zająć budynek? Ma go ostemplować? Ja nie wiem, jak to zrobić. Tak? To znaczy, ja nie znam takiego technicznego sposobu czysto, jak to zrobić bez y, y, jakichś takich sytuacji, które chyba nie wiem, nie jestem pewien, czy chciałbym oglądać, tak, na... W Polsce, bo mogą one spowodować znacznie większe konsekwencje i paliwo dla prawa i sprawiedliwości niż chyba byśmy chcieli, żeby, żeby miało to miejsce. Ja uważam, że jestem po prostu zwolennikiem takiego bardzo konsekwentnego, precyzyjnego skalpela i konsekwencji i minimalizowania różnych, no jak używamy terminologii chirurgicznej różnych, prawda, tutaj skutków ubocznych, a nie daj Boże jakichś kwotoków, które by przy tej okazji powstały, czy wylewów wewnętrznych. Rozumiem, rozumiem doskonale. No jakby krwotok jest, nawet wtedy, gdy jest konieczny, jest przykry. A gdyby to nie policja, tylko 100 tysięcy obywateli, albo jeszcze lepiej 100 tysięcy obywatelek z czarnymi parasolkami wprowadziło nowych sędziów do budynku Trybunału Konstytucyjnego? Ja, to jest oczywiście możliwe, tak, tylko że bardzo trudno jest uwzględniać taki scenariusz w projektowaniu różnych też działań politycznych, bo to niekoniecznie może wyjść równie dobrze może się pojawić 100 tysięcy obrońców tych sędziów, no, równie dobrze mogą się oni stać e, jakimiś prawda nowymi męczennikami. E, to, to może pójść naprawdę w różnych e, e, kierunkach, i, e, i a poza, poza wszystkim jeszcze jedną rzecz bym dodał. Zauważmy, że. Polskie społeczeństwo w dużej mierze jest wyczerpane konfliktem o praworządność. Dało temu wyraz w tym, w tym głosowaniu, prawda? Ten, ten, ten duża część osób poszła do wyboru właśnie z tego powodu, ale to nie znaczy, że społeczeństwo doskonale rozumie wszystkie szczegóły tych bitew. Nie? Te kwestie dotyczące tego, co zrobić z Trybunałem, czy zrobi, co zrobić z Krajową Radą Sądownictwa. To często nie są przedmiotem jakichś takich szerokich, publicznych dyskusji. Tak myślę, że wydaje mi się, że e, dlaczego ludzie dostrzegli w ogóle kryzys praworządności? Dlatego, że pojawiły się po prostu wyroki, które były błędem politycznym, moim zdaniem, dla prawa i sprawiedliwości, ale które przełożyły się na życie ludzi, czyli głównie wyrok w sprawie aborcji. Tak? E, to, było, to było to, co te wcześniejsze sprawy to ludzie nawet tam nie widzieli specjalnie, tak, o co tam chodzi w tym Trybunale, ale ten wyrok był taką kwintesencją obniżenia standardu praworządności. Natomiast później zabieganie o zrealizowanie jakiegoś abstrakcyjnego tam zabiegu wprowadzenia takich czy innych sędziów, myślę, że to mogłoby być dość trudne, żeby taki tłum zgromadzić. Rozumiem. Wspomniał Pan o prokuratorze generalnym i o tym, że on będzie pełnić teraz inną rolę. No a tutaj Pisowcy zastawili na nas bardzo szczególną pułapkę. Właściwie nie pisowcy, tylko ich koalicjant Ziobro, który poniekąd abdykował, czyli przepchnął w Sejmie ustawę, według której całą władzę w prokuraturze generalnej przejmuje prokurator krajowy, którego nie można odwołać bez zgody prezydenta. Tym prokuratorem jest Dariusz Barski, prokurator krajowy, który był świadkiem na ślubie Zbigniewa Ziobry, i którego Ziobro tam zostawia jako swojego, jakby jako swój awatar, można tak powiedzieć, jako swojego człowieka, który będzie wszystkim rządzić. A na ile ja rozumiem teraz tę znowelizowaną ustawę o prokuraturze, to prokurator generalny. Nie może bezpośrednio nic nakazać żadnemu ze swoich podwładnych, tylko musi przekazać polecenie prokuratorowi krajowemu, a ten prokurator krajowy później je ewentualnie przekazuje podwładnym, ale może też na przykład e, tego odmówić. I, e, i, i, i no cóż, no, prokurator generalny będzie nowy, z, będzie ym, przedstawicielem Opcji demokratycznej, ale prawie nic nie będzie mógł zrobić. Czy tutaj też jest jakiś sposób na obejście tej pułapki? To jest faktycznie, myślę, że trudniejsza pułapka niż w przypadku sądów, bo w przypadku sądów można przynajmniej liczyć na jakąś swoistą solidarność z działaniami nowego ministra sprawiedliwości ze strony środowiska sędziowskiego, które walczyło o swoją niezależność. Tutaj, w przypadku prokuratury, faktycznie jest to. Instytucja bardzo schierarchizowana, i myślę, że są zasadnicze dwa sposoby. Tak? Że po pierwsze, żeby szukać różnych możliwości, które w ustawie o prokuraturze gdzieś jeszcze zostały pozostawione. I myślę, że coś tam można znaleźć, ale aczkolwiek są to bardzo niewielkie przestrzenie tej aktywności. Druga rzecz to wydaje mi się zachowywanie bardzo dobrych takich relacji z mediami, a mianowicie, że nawet jeżeli Pan Prokurator Krajowy podejmuje jakieś działania, to żeby widać było wyraźnie w mediach i żeby opinia publiczna czuła, że to jest gra z znaczonymi kartami, że to jest jakiś odwet polityczny, że to jest właśnie cały czas ten duch Zbigniewa Ziobry, który się unosi, który nie jest w stanie się pogodzić z władzą i po prostu próbuje utrudniać życie, albo przede wszystkim, no, nie chce zapewnić obywatelom poczucia sprawiedliwości wykonywania swoich podstawowych obowiązków. Wydaje mi się, że trzecia rzecz to jest podjęcie jednak reformy ustawy o prokuraturze w takim kierunku, aby nowy prokurator generalny był po prostu niezależny od ministra sprawiedliwości i nacisk na prezydenta, żeby prezydent taką ustawę podpisał, ponieważ prezydent może nie mieć interesu w tym, żeby bronić tutaj interesów Zbigniewa Ziobry. To po pierwsze. A po drugie może być, i myślę, że taki argument trzeba wykorzystać w stosunku do prezydenta, że de facto projekt rozdzielenia Urzędu Ministra Sprawiedliwości od prokuratora generalnego jest dokładnie tym samym rozwiązaniem, które zostało przyjęte za czasów prezydentury Lecha Kaczyńskiego i, i chyba nawet w tamtym czasie przecież sam prezydent Duda był ministrem w Kancelarii Prezydenta Kaczyńskiego, i ja próbował tamte rozwiązanie. Także wydaje mi się, że można sięgnąć do tej swoistej tradycji ustrojowej, ale zrobić to na poważnie, wybrać nowego prokuratora, i później wybrać też prokuratora generalnego w taki sposób, żeby budził absolutnie autorytet i zaufanie społeczeństwa. I wreszcie ostatnia rzecz, o której bym chciał powiedzieć, bo uważam, że ona jest stosunkowo prosta do zrobienia, a może dużo w naszej rzeczywistości spowodować, a pan redaktor najlepiej będzie wiedział, jak dużo. A mianowicie. Jest taka instytucja jak Prokuratura Europejska, European Public Prosecution Office. To jest instytucja, która powstała kilka lat temu w Unii Europejskiej, która zajmuje się ściganiem tych przestępstw, które dotyczą, można powiedzieć, marnotrawienia w skrócie środków unijnych, bądź innych przestępstw, które dotyczą szeroko rozumianej Unii Europejskiej. Czyli głównie jakichś przestępstw transgranicznych, bądź właśnie związanych z nadużywaniem wykorzystywania środków unijnych. No i teraz, żeby przystąpić do prokuratury europejskiej, proszę sobie wyobrazić, że wystarczy wysłać pismo premiera. Premier wysyła pismo do Komisji Europejskiej, a Komisja Europejska ma tam bodajże chyba maksymalnie chyba 4 miesiące na czas na odpowiedź. Ale może odpowiedzieć szybciej. A jak odpowie szybciej, no to znaczy, że przystępujemy do prokuratury europejskiej jako kolejne 23 państwo członkowskie. Bo jakimś dziwnym trafem Zbigniew Ziobro nie chciał przystąpić do prokuratury europejskiej i premier Morawiecki także, pomimo różnych tutaj sugestii, że może by to zrobili, nie, nie chciał, bo nie chciał, żeby ktokolwiek patrzył na ręce. I co to powoduje? No to powoduje, że ci prokuratorzy europejscy, a ta kadra jest całkiem pokaźna, nagle mogą prowadzić śledztwa w Polsce i mogą przedstawiać różne zarzuty, mogą informować odpowiednie organy, np. OLAF, organ do spraw tych nadużyć finansowych w Unii. No, ale samo prowadzenie śledztw to już jest dużo, tak? no, bo wyobraźmy sobie jakąś aferę typu NCBR, zresztą jako reset obywatelski wydaliście ten zbiór stu afer, pewnie jakby je przejrzeć pod tym kątem, to by wyszło, że tam z 25 z nich to jest jakoś związane z, ze środkami unijnymi i nagle się okazuje, że jest komu robić tak? w tym zakresie. I druga jeszcze rzecz, o której bym chciał powiedzieć, której może my nie dostrzegamy też, ale zauważmy, że nowy Sejm będzie mógł powołać rzeczywiste komisje śledcze. Tak? I tu nie ma zmiły, tak? komisja śledcza nie ma oczywiście uprawnień prokuratorskich, tak? ale może wzywać świadków, może prowadzić postępowanie, znaczy może wyjaśniać różne sprawy. I tutaj myślę, że to może być istotne z punktu widzenia wyjaśniania różnych rzeczy w tym pierwszym etapie, tak, żeby niestety no, nie robiła tego prokuratura, bo raczej trudno się spodziewać, że, nie wiem, Dariusz Barski nagle będzie wróci do afery hejterskiej w wymiarze sprawiedliwości, będzie tutaj. I on nadzorował, prawda? Tylko po prostu poprzez komisję śledczą ich aktywność trzeba będzie w pewnym sensie nadganiać to, czego upolityczniona prokuratura nie robi. Także w ten sposób znowu no, no nie żyjemy w rzeczywistości normalnej, tak? To jest rzeczywistość, która jest mocno wykrzywiona, gdzie jest dużo różnych patologii i po prostu musimy w tym się odnaleźć, ale jednocześnie nie możemy dać łatwych argumentów, że robimy coś na skróty łamiąc prawo. Rozumiem, no to w takim razie przedostatnie pytanie. Mamy neosędziów, którzy są wybrani, o ile dobrze rozumiem, nielegalnie są nominowani, nielegalnie stali się, nielegalnie zajęli miejsca sędziów, lub bezprawnie przynajmniej, i oni wydają wyroki w świetle orzecznictwa europejskiego, jeśli też dobrze rozumiem, te wyroki są nieważne. No a tu, w tej chwili, tych wyroków jest już chyba jakieś dziesiątki tysięcy. To znaczy, że my mamy jakby no, ogromną liczbę wyroków do przepatrzenia na nowo i kto mógłby to robić czy, 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 czy należy powołać jakiś organ, który by sprawdzał te sprawy przeprowadzone przez ne neosędziów i ewentualnie je le legalizował nie, nie da rady tego zrobić, to nie jest ta, ska znaczy, ta skala jest taka, że po prostu jest to w najzwyczajniej świecie praktycznie niemożliwe no bo kto miałby w tym organie to zatwierdzać, jak to miałoby działać i tak dalej ja myślę, że musimy rozróżnić między dwiema kwestiami: że tym, czy uznajemy dane wyroki, że są nieważne, czy też, czy te wyroki są podważalne z punktu widzenia obsady sądu. Bo to jest trochę inna kategoria, bo powiedzenie, że coś jest nieważne, oczywiście w świetle doktrynalnym możemy tak stwierdzić. Natomiast pytanie zawsze wtedy powstaje, no dobrze, ale kto ma to stwierdzić, w jakim trybie? I ja bym raczej szedł takim, takim tropem, że po pierwsze musimy po pierwsze doprowadzić do. Wyjaśnienia statusu neosędziów, czyli powołać nową Krajową Radę Sądownictwa i doprowadzić albo do zatwierdzenia statusu niektórych neosędziów, zwłaszcza tych, którzy są absolwentami Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, bo w ich przypadku sytuację mamy dość szczególną, ponieważ oni nie mieli do wyboru nowej czy starej KRS, która ich nominowała. A dokonać weryfikacji statusu tych wszystkich nowych powołanych, a w przypadku tych, którzy byli awansowani do wyższych instancji, po prostu ich zawrócić do tych sądów, z których przyszli. Czyli jak mamy nie wiem, pana Dudzicza, to jest ten słynny od tych wypowiedzi antysemickich. To jest ten, który został, przynajmniej tu ma, ma akt oskarżenia o to. Nie, nie, właśnie nie ma aktu oskarżenia, jest, jest ten zarzut, że to on był odpowiedzialny za te słowa. No to, żeby on tam wrócił chyba nie do sądu rejonowego, prawda? Teraz jest chyba w apelacyjnym, tam w Gorzowie czy w Zielonej Górze. Czy jakiś tam inny, który awansował, więc hap też tam gdzieś jest już wysoko, prawda? Też, żeby go zawrócić do tego, chyba pierwotny jego stan to był sąd okręgowy w Warszawie. Natomiast jak już to zrobimy, to ćwiczenie, znaczy to weryfikacje i. I, I zatwierdzimy status sędziowski przez, nową, przez Krajową Radę Sądownictwa w konstytucyjnym składzie, no to druga rzecz, co robimy z wyrokami. Jest jedna zasada konstytucyjna, która nam tutaj nie pomaga, a mianowicie zasada bezpieczeństwa prawnego. Czyli jeżeli zostało wydanych tyle wyroków, to nie można od takich wszystkich unieważnić. Natomiast można stworzyć procedurę wznowieniową, że jeżeli mamy zarzut, że w sprawie orzekał sędzia neosędzia i że mamy podejrzenie, że jego orzekanie Mogło być upolitycznione, no to taką sprawę powinniśmy mieć możliwość wznowienia, ale to będzie prawdopodobnie niewielki procent już wtedy spraw. Także innego rozwiązania nie wymyślimy w tej sytuacji. Jeszcze raz powtarzam, nie da rady naprawić w pełni no. tego, co się działo przez 8 lat. Możemy likwidować skutki, ale cały czas musimy mieć na względzie to, że państwo musi dalej działać i że ludzie też muszą mieć poczucie, że Ktoś, prawda, orzeka i że funkcjonuje, i że nie będzie, także ludzie muszą mieć poczucie bezpieczeństwa, że jeżeli się rozwiedli, nie wiem, trzy czy pięć lat temu, to nie będą nagle mieli ponownego, ponownego, nie będą musieli ponownie przeprowadzać postępowania rozwodowego, prawda? I tak, czyli, że jak przedsiębiorca odzyskał jakieś pieniądze pięć lat temu, no to nie będzie teraz nagle musiał znowu wracać do tej, do tej sprawy. Także to jest, no niestety to jest to jest już ta, ta siła tych liczb i skalda tego problemu. Dziękuję. Miał, miałbym taką jedną sprawę do wznowienia. No a pana ale to, znaczy szczerze mówiąc, jeśli chodzi o pana, to już za same nazwisko, panie redaktorze, to już myślę, że pan może mieć założenia, podejrzenie, że było. czy, a to, czy to pan miał to że, sprawę, że jakieś wszystkie... Ten sam jeden sędzia był jakimś dziwnym trafem losowany? To, to, to u pana się zdarzyło? Nie, nie, u mnie było tak, że powiadomienia wysyłano na zły adres, bo oskarżyciel zataił mój adres do korespondencji Aha. przed sądem i przegrałem sprawę prawomocnie, bo nie wiedziałem, że toczą się rozprawy, nie mogłem się bronić. Dowiedziałem się dopiero po. Ale a skargę do Strasburga pan złożył w tej sprawie? Tak jest. A no to ja myślę, że to prędzej tutaj Pan to rozstrzygnie w ten sposób, bo to jest ewidentne, jeżeli potoczyła się sprawa pod pana nieobecność, jak ktoś nie ustalił adresu do, dokładnie, no to myślę, że tu mamy kłopot. Dobrze, okej. Okay. I ostatnie pytanie. Nie obrażę się, jeśli pan mi nie odpowie, bo to jest pytanie dosyć, można powiedzieć, wrażliwe, ale widzowie bardzo chcieliby wiedzieć, czy rozważa pan kandydowanie na prezydenta Rzeczypospolitej Polski. Oj, panie redaktorze, nie, nie rozważam, nie jest to pytanie wrażliwe. Ja rozważam teraz, co zrobić i w jaki sposób naprawić nasze prawo i państwo, tak jak jest w tytule tej, tego, tej audycji. To jest dla mnie absolutny priorytet i będę robił wszystko, co możliwe, żeby to się stało, niezależnie od tego, jakie mogą być związane też koszty osobiste, koszty polityczne, obniżenie nie wiem, reputacji, zaufania i tak dalej. Uważam, że po prostu to trzeba zrobić tak? i to jest trudna robota, i nie ma co się oglądać na to, co będzie w przyszłości, jakie są szanse, nie, tylko, tylko po prostu zrobić to, co, na czym się znam i to, czym się zajmowałem przez tyle, przez tyle lat, bo, bo myślę, że obywatele też potrzebują takiego bardzo poważnego potraktowania tych wszystkich kwestii. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie. Życzymy wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję bardzo. A my przechodzimy do głównej bohaterki naszego wieczoru. Jak wiecie, od co najmniej tygodnia mówi się, że Andrzej Duda na marszałkinie, seniorkę Nowego Sejmu, wyznaczy Bożenę Borys-Shopę, posłankę PiS. Teraz przed 40 minutami gazeta wyborcza podała sensacyjną wiadomość. Przeciek, według którego Duda miałby jednak na marszałka Seniora wyznaczyć, powołać parlamentarzystę Sawickiego z Polskiego Stronictwa Ludowego. No ja bym się bardzo cieszył, ponieważ dzisiaj przez cały dzień nie jeden z was na Twitterze szerzył zamieszczone tam przeze mnie informacje na temat pani Borys Szopy. Informacje, z których wynika, że nie powinna być marszałkinią seniorką. Prosiłem też, żeby apelować do Dudy. No i tu się można zastanawiać, czyżby Andrzej Duda wysłuchał naszych głosów? No a może po prostu Andrzej Duda kokietuje PSL w nadziei na to, że Mateusz Morawiecki z PSL-em jednak utworzy rząd pisowcy jeszcze podobno mają na to nadzieję i stosują tutaj różne chwyty żeby PSL-owców żeby PSL przekonać nie wiemy zapewne wielu z was czeka na orędzie Andrzeja Dudy, które ma być gdzieś tam chyba o 20.00. gorąco zachęcam, żeby się nie rozłączać, żeby posłuchać sobie o pani Borys Szopie, która nawet jeśli nie zostanie marszałkinią seniorką, to była poważnie rozważana przez Dudę jako kandydatka na to stanowisko i pisowcy lobbowali u Dudy, żeby ona tą marszałkinią seniorką została. Bo kiedy się przyjrzymy pani Borys Szopie to, to się czegoś więcej jeszcze niż wiemy, dowiemy. Dowiemy się czegoś więcej o pis, jeszcze więcej niż, niż wiemy pani przypadek pani Borys Szopy jest. Jest bardzo szczególny. Jak widzicie, przecieram okulary, zatem będą skany. Pooglądamy sobie, pooglądamy sobie skany. Poproszę skan numer dwa przygotowany na dzisiaj. To jest właśnie pani posłanka Bożena Borys-Szopa, artykuł Rzeczpospolitej. Czytamy tutaj, że ona ma szansę zostać marszałkinią, seniorką. Czytamy, że Duda może ją powołać na to stanowisko. To jest bardzo ważne stanowisko, no bo marszałkini, seniorka może na przykład po e, rozpoczęciu obrad natychmiast je przerwać i zrobić przerwę sobie do, do maja, prawda? Teoretycznie niektórzy się tutaj boją takiego niebezpieczeństwa, że w ten sposób PiS przedłuży sobie rządy. No i e, to powinna być osoba nieposzlakowana, osoba, co do której nie ma żadnych zarzutów, e, osoba, bo, to osoba, bo to osoba, przed którą będą e, posłowie e, ślubować. Jej będą ślubować, że będą dobrymi, e, dobrymi posłami. E, poproszę o kolejny skan. Tutaj widzimy e, fragment e, e, doniesienia. Polskiej Agencji Prasowej, gdzie widzimy, że posłanka PIS Anna Kwiecień lobbowała za tym, żeby Bożena Borys-Szopa została marszałkinią seniorką, a nawet nie tyle już powiedzmy lobbowała, lobbowała zupełnie jawnie. O tak, to nie było lobbowanie gdzieś tam na, w zakamarkach sejmowych czy prezydenckich korytarzy. To było lobbowanie jawne, bo przyszła do studia Polskiej Agencji Prasowej posłanka Kwiecień i lansowała Borys-Szopę. Na to stanowisko, na stanowisko marszałkini Sejmu. Poproszę o kolejny skan. No, te przypuszczenia wiązały się też z tym, i te nadzieje kolegów Borys Szopy, że ona zostanie marszałkinią, seniorką, wiązały się z tym, że Andrzej Duda bardzo dobrze się z panią Borys Szopą zna. Tutaj widzimy ich razem na zdjęciu i publicznie Andrzej Duda nazywa Panią Borys Szopę Bożenką. Poproszę o kolejny skan. To jest fragment przemówienia Dudy. Dziękuję wszystkim tym, którzy przez wszystkie te lata mojej także służby politycznej pomagali mi zrozumieć, czy, na czym w istocie polega działalność związkowa. Bożena Borys Szopa patrzy na mnie, teraz się uśmiecha. Tak, Bożenko, dziękuję ci bardzo. E, czyli tutaj mówi, tak mówi Duda publicznie do Bożeny Boryszopy. O, przed chwilą pojawił się nam komentarz, za który bardzo dziękuję. E, ktoś tutaj napisał, że zostaje z Resetem Obywatelskim. O tak, Mirja napisała. Nie czekam na dudę. Zostaję z Resetem Obywatelskim. No bo proszę państwa. Co powie Duda, to i tak się można dowiedzieć. Nie trzeba włączać telewizora, zaraz można sobie otworzyć dodatkowe okno na ekranie komputera. Można przeskoczyć na dodatkowe okno na ekranie smartfona na chwilę. Można sobie to przeczytać później, co on dokładnie powiedział. No, chyba niewielu jest wśród nas miłośników ekspresji pana prezydenta, którzy potrzebują, którzy pragną usłyszeć z jego. Ust, to co on mówi w tym jego niepowtarzalnym stylu. O, Barbara S. Pisze, ja także zostaję z resetem obywatelskim. Gorąco Wam, kochani, dziękuję. Wracając do Bożeny Borys-Szopy. Tutaj Andrzej Duda przedstawił nam ją jako związkowczynię, bo ona rzeczywiście jest związana z upolitycznionymi prawicowymi związkami zawodowymi. Solidarność, przedstawił nam ją jako związkowczynię, więc tutaj ktoś mógłby mieć nadzieję, że taka związkowczyni ma wrażliwość społeczną. No więc zobaczmy, jak ta wrażliwość społeczna domniemana przekłada się na kwalifikacje etyczne pani Borys Szopy. No kwalifikacje etyczne, postawę etyczną, którą no taką pozytywną, szczytną, e, szlachetną, godną. E, Naśladowania postawę etyczną, dobrą postawę etyczną, no powinna mieć marszałkini seniorka, marszałek senior, bo to wyjątkowo zaszczytna funkcja. No i tutaj mamy fragment z obrad. Z obrad sejmowych, gdzie widzimy fragment protokołu, fragment zapisu tych obrad. Jeśli dobrze pamiętam, to była komisja akurat jakaś, nie, ale, ale nie jestem w tej chwili pewien. Gdzie poseł posłanka Katarzyna Lubnauer upomniała się o los pracodawców w państwie PiS powiedziała: mówimy tutaj wiele o losie polskich pracowników, ale pomyślmy o tym. Że pracodawca to też człowiek. To często człowiek, który ledwo wiąże koniec z końcem. Często osoba, która zatrudnia naprawdę jedną, dwie osoby i naprawdę nie ma już na czym zaoszczędzić. O nich też trzeba pomyśleć. A na to Bożena Borys-Szopa odpowiedziała: bzdura. I proszę Państwa. Przez całe lata my w Polsce słyszeliśmy dużo różnych takich skarg na ciężką dolę pracodawców, i bardzo często pomijano ciężką dolę pracowników, a epatowano nas ciężką dolą pracodawców. I prawdą jest, że przeważnie pracodawca ma lepiej niż pracownik, względnie lepiej, ale w państwie PiS pracodawcy, a szczególnie drobni przedsiębiorcy, dostali strasznie po głowie. Wystarczy tu przypomnieć ten polski ład, który dla przedsiębiorców, drobnych przedsiębiorców, był jak jakiś straszliwy kataklizm. Ktoś sobie płacił 500 zł ZUS-u albo 900, a nagle się dowiadywał, że ma płacić 1700 zł ZUS-u. Drobni przedsiębiorcy, drobni pracodawcy, faktycznie no ich los często niewiele się różni od losu pracowniczego, a oni są. Dla gospodarki też ważni. Nie mówimy tutaj o krezusach w rodzaju obajtka. Mówimy tutaj o ludziach, którzy harują, bo mają na przykład franczyzę sklepiku albo jakiś warsztacik, i tym ludziom też jest ciężko. Ale dla pani Bożeny Borys-Szopy to jest bzdura. Ona słyszy, że drobny pracodawca też człowiek, i ona odpowiada na to, że to bzdura. Ona im tym ludziom odmawia godności ludzkiej, bycia ludźmi. Jeśli tak wziąć dosłownie te jej obraźliwe słowa, a nawet jeśli ich nie brać dosłownie, to one i tak są oburzające, no bo ona śmieje się z ludzi, którym PiS zgotował naprawdę fatalny los. Jeśli mówię tu o tych drobnych przez cały czas przedsiębiorcach, o tych, o których mówiła posłanka. Lubnawer. Słyszeliśmy tyle o tej związkowości posłanki Borys-Szopy. To wejdźmy sobie może na początek na Wikipedię, na stronę Wikipedii. Tam czytamy o jej życiu. Tam jest jej życiorys, czytamy, że to polska działaczka związkowa. Czytamy, że. Pracowała w katowickich kopalniach jako specjalistka do spraw BHP. W 1991 roku weszła w skład zarządu regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, była przewodniczącą. Co robiła wcześniej, to nie do końca wiemy tutaj z tego życiorysu. W każdym razie, jak czytamy ten życiorys, to nie ma tutaj nigdzie takich literek PZPR. Jest mowa o Solidarności, o Związku Zawodowym Solidarność, opozycyjnym za czasów komuny, ale e, widzimy, że pani Borys Szopa zaczęła w nim robić karierę już po upadku komuny. E, weszła w skład zarządu regionu śląsko-dobrowskiego w 1991 roku. No a co było wcześniej? Nie ma tu nigdzie, tak jak powiedziałem, literek PZPR, skrót od Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, czyli partia komunistyczna, która w sposób tyrański rządziła za czasów komunizmu w Polsce, w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w PRL. No nie ma tu o tym mowy, więc pojawia się pytanie, czy pani Borys Szopa nas tutaj informuje w sposób pełny i uczciwy. O swojej przeszłości. Pytam, czy ona to robi, no bo zazwyczaj politycy wpływają na to, jak wygląda ich e, strona w Wikipedii. Mogą to robić, no bo e, Wikipedia jest tworzona przez, przez internautów. Czy ta informacja tutaj jest prawdziwa? A to, czy jest pełna? Czy jest uczciwa? E, czy e, pani Borys Szopa albo jej zwolennicy nie wspominają o przeszłości Borys Szopy w partii komunistycznej bo mają nadzieję że nikt się do tej przeszłości nie dokopie ponieważ po drodze pani Borys Szopa tak się składa zmieniła nazwisko czy dlatego ona lub jej E, e, zwolennicy wierzą, że nie dogrzebiemy się do tej przeszłości. E, zadaję to pytanie, ponieważ w Instytucie Pamięci Narodowej, a dokładnie na stronie internetowego katalogu IPN poproszę o kolejny skan, czytamy, że pani Borys Szopa nie zawsze nazywała się Borys Szopa. Kiedyś się e, nazywała e, Piestrzyńska albo Borys Piestrzyńska, bo jej nazwisko rodowe jest. E, Boris. I co nam, co z tego wynika? Poproszę o kolejny skan. Otóż, proszę Państwa, nie tylko w archiwach papierowych, ale w internecie dostępny jest numer biuletynu Solidarności z 1981 roku, Nasza Solidarność Jastrzębie. Chodzi oczywiście o e, Jastrzębie Zdrój na Śląsku i o, o zakłady pracy z tamtej okolicy. I e, w tym biuletynie znajdujemy, poproszę o kolejny skan, list otwarty członków PZPR, czyli Partii Komunistycznej, e, do członków NSZZ Solidarność. I... E, co czytamy w tym liście? No, tam czytamy różne rzeczy. Ten list był związany z rozgrywkami o władzę, jakie się tam wewnątrz e, zakładów pracy i Solidarności działy. Poproszę o kolejny skan. Ale znajdujemy tam również właśnie taki fragment, w którym autorzy listu chwalą się swoim stażem w komunistycznej partii. Piszący, chcemy, żeby czytelnicy trybuny wiedzieli, że piszący ten list są członkami PZPR. O stażu członkowskim od 2 do 15 lat. Czyli chwalą się swoim wieloletnim stażem w partii komunistycznej. I kto się podpisał pod tym listem? Poproszę o kolejny skan. W dolnej linijce widzimy, że pod tym listem podpisała się pani B. Borys Piestrzyńska. Eee, B. Borys e, z Piestrzyńska. Z, z Jastrzębia. No, raczej niemożliwe jest, żeby chodziło tutaj o inną osobę, ponieważ pani Borys Piestrzyńska w regionie Śląsko-Dąbrowskim była tylko, tylko jedna. Poproszę o. Kolejny skan. Tu mamy takie podsumowanie. Na górze czytamy, jak to autorzy listu chwalą się swoim wieloletnim stażem w partii komunistycznej. Wśród tych autorów jest pani Borys Piestrzyńska, a na dole mamy informację z IPN-u, że Bożena Borys Piestrzyńska dzisiaj nazywa się Borys Chopa. No dobrze, ktoś może powiedzieć, ale to są bardzo stare dzieje. Może wcale nie przekładają się na dzisiejszą postawę pani Borys Szopy. No to poproszę o kolejny skan. Ten skan pochodzi z czasów nam znacznie bliższych, pochodzi z 2017 roku, PIS już wtedy rządził i Sejm wtedy zagłosował za e, zmianami e, o, e, w przepisach o krótkoterminowym zatrudnianiu cudzoziemców. E, i wprowadzono dla tych cudzoziemców ułatwienia, polegające na tym, że obok zezwoleń na pracę wydawanych na okres do trzech lat, wydawanych przez wojewodę, wprowadzono łatwiejsze do uzyskania zezwolenie na pracę sezonową na okres ośmiu miesięcy, wydawane przez starostę. I wśród obywateli, którzy będą mogli skorzystać z tej uproszczonej procedury dostępu do rynku pracy tak to określiło Pisowskie Radio Publiczne wśród tych obywateli będą obywatele Białorusi i Rosji. I, i co jeszcze czytamy? Czytamy, że. Sprawozdawcą Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, zatem osobą forsującą tę zmianę przepisów, była posłanka PiS Bożena Borys-Szopa. Poproszę o kolejny skan. O, tutaj możemy to sobie to zobaczyć w powiększeniu. Posłanka PiS Bożena Borys-Szopa, sprawozdawca Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Proponowane rozwiązania. Obywatele Białorusi i Rosji będą mogli skorzystać z uproszczonej procedury dostępu do rynku pracy. Co to znaczy? To znaczy, że posłanka Borys Szopa ułatwiała Rosjanom wypady do Polski. Ułatwiała Rosjanom przyjeżdżanie do Polski, żeby mogli konkurować tutaj z Ukraińcami, którzy u nas pracują, a to był 2017 rok trzy lata po zbrodniczej napaści Putina na Ukrainę. I e, e, co więcej, co gorsza, w ten sposób posłanka Borys Szopa ułatwiała taki ruch ze strony Rosji do Polski, takie właśnie przyjeżdżanie i wyjeżdżanie. No zapewne większość osób, które skorzystały z tego, które miały z tego skorzystać, no to były zainteresowane faktycznie pracą krótkoterminową. No ale byli też tacy, co przyjeżdżali i wyjeżdżali w innych celach, co potrzebowali właśnie takiej możliwości, żeby sobie przyjeżdżać i wyjeżdżać co jakiś czas. Wśród tych osób mogli, mogli być po prostu agenci rosyjskiego wywiadu albo przedstawiciele jakichś innych rosyjskich sieci, sieci wpływu i takie rozwiązanie, które forsowała Bożena Borys-Szopa na pewno było dla nich bardzo korzystne. Oczywiście należy tworzyć ułatwienia dla Rosjan, którzy chcą uciec z imperium Putina. Oczywiście należy tych Rosjan bardzo dokładnie sprawdzić, bo wśród nich też będą agenci. Ale to nie jest mowa o takim rozwiązaniu. To nie była mowa, ustawa o przyjmowaniu rosyjskich dysydentów pragnących ochrony w Polsce. To była ustawa skrojona, to była nowelizacja skrojona dla ludzi, którzy będą sobie przyjeżdżać i wyjeżdżać, przyjeżdżać i wyjeżdżać, po to, żeby konkurować z Ukraińcami na naszym rynku pracy, pogarszając ich sytuację. Albo po to, żeby u nas robić inne rzeczy, być może niebezpieczne dla Polski, a wymagające takiej możliwości, żeby sobie przyjeżdżać, zostać parę miesięcy i wyjechać. Przyjechać, zostać parę miesięcy i, e, e, i wyjechać. No, nie wygląda to dobrze. Tym bardziej, że w tym okresie rządów PiS posłanka Bożena Borys-Szopa, poproszę o kolejny skan. Posłanka Bożena Borys-Szopa perfidnie, co dowodzi, że e, no działała z pełną świadomością i złą wolą, posłanka Borys-Szopa perfidnie próbowała e, w zeszłym roku tuszować gigantyczny wzrost importu rosyjskiego węgla za rządów PiS, próbowała e, e, stworzyć takie tutaj zamieszanie, tuszować ten fakt, e, e, Kierując uwagę obywateli na lata 2013-2014 i na to, że również wtedy był import węgla z Rosji. No ale jak wiemy, wtedy ten import niestety był, no ale jak wiemy, import węgla z Rosji naprawdę rozkwitł dopiero za rządów PiS. Więc tutaj pani Bożena Borys-Szopas to zastosowała taką taktykę. Złodzieja, który woła, łapaj złodzieja. Złodzieja, który woła, łapać złodzieja. No dobrze, a jak, co, co posłanka Borys Szopa mówi na przykład o Ukrainie? Jak odnosi się do, do, do naszego południowo-wschodniego sąsiada? Jak odnosi się do Ukraińców? Poproszę o kolejny skan. To jest skan z serwisu jasnagóra.com. Rzecz Jasna katolickiego, jak można łatwo się domyśleć. I to jest informacja no, sprzed wielu lat z 2009 roku. Czytamy tutaj, że odbył się światowy zjazd i pielgrzymka Kresowian na Jasną Górę. Czytamy tutaj w tym artykule o jakiś rzekomo strasznych prześladowaniach Polaków w Ukrainie, gdzie niszczy się rzekomo. E, gdzie zakłamuje się historię, gdzie niszczy się e, e, polską e, obecność i, i, jej, i jej ślady. I e, e, mowa też tam jest oczywiście o ukraińskim ludobójstwie i tak dalej. Rozszarpuje się na nowo stare rany tragedii wołyńskiej w tym artykule. I e, Czytamy tutaj, że Bożena Borys szopa wystąpiła na, na tym zjeździe Kresowian, reprezentując prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego, no ale nie tylko z nim, nie tylko z ramienia, znaczy, nie tylko z Lechem Kaczyńskim ona to robiła. no Lecha Kaczyńskiego tam nie było, ale jakby nie tylko z Lechem Kaczyńskim ona wtedy współpracowała, uczestnicząc w tym Szczuciu na Ukraińców. Poproszę o kolejny skan. Tu sobie zobaczymy kilka ostatnich linii, które widzieliśmy, skanu, który widzieliśmy wcześniej, tylko teraz je widzimy w powiększeniu. Czytamy tutaj, że Bożena borys szopa wystąpiła na, na tej imprezie z ramienia Lecha Kaczyńskiego, ale czytamy też, że organizatorem tej imprezy był Jan Niewiński. W dolnej linijce mamy Bożenę Borys-Szopę, a na górze mamy organizatora Jana Niewińskiego. I to jest coś, co zapiera dech w piersiach, bo nie trzeba daleko szukać. Wystarczy znowu sięgnąć do Wikipedii. Poproszę o kolejny skan. Po prostu, o, jest, udało się, mamy już kolejny skan. Wystarczy sięgnąć do Wikipedii, żeby zobaczyć, że Jan Niewiński. To były NKWDista, członek stalinowskiej sowieckiej formacji bojowej, batalionu, jak to się mówiono, istrybicielnego, czyli batalionu służącego do tępienia wrogów, batalionu należącego do sowieckich służb specjalnych stalinowskich, NKWD. Potem pan Niewiński przeszedł do Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w PRL. Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego podlegał Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego i stanowił zbrojne, wojskowe ramię osławionego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w skrócie UBP albo UB. Pod tą ostatnią nazwą, pod tym ostatnim skrótem, ta służba specjalna została zapamiętana, no mowa o służbie zbrodniczej. To oni mordowali ludzi, zdzierali Polakom i nie tylko Polakom, paznokcie z, z rąk, katowali, torturowali, trzymali całymi dniami w lodowatej, w lodowatej wodzie. Takim ludziom służył pan Niewiński. Najpierw sowieckim stalinowcom z NKWD, a potem polskim stalinowcom z, z UB. Poproszę o kolejny skan, żebyśmy sobie lepiej jeszcze poznali jasnogórskiego kolegę Borys Szopy, pana Niewińskiego. Tutaj mamy fragment tej książki. Książki i Przyjaciele, gdzie jest o panu Niewińskim mowa. Tutaj mamy fragment tej książki, w której został została zacytowana wypowiedź z 2014 roku pana Niewińskiego. Kiedy Putin napadł na Ukrainę, pan Niewiński powiedział, że legalnie działający Związek Ukraińców w Polsce jest przykrywką organizacji ukraińskich nacjonalistów, której celem jest oderwanie od Polski 19 powiatów, od Podlasia aż do Krynicy. Poproszę o kolejny skan. I te e, niezwykłe e, słowa, e, jak tutaj czytamy, pan Niewiński wypowiadał e, e, na łamach tygodnika Myśl Polska, a właściwie w internetowej wersji tego tygodnika. Jednym z autorów tego tygodnika jest znany już nam Mateusz Piskorski, oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji i Chin. Tak się przedstawia Jasnogórski kolega pani Borys Szopy. No i tu znowu można powiedzieć, to było dawno, wysłał ją tam Lech Kaczyński. Może teraz, kiedy Ukraina krwawi po 2014 roku, a na pewno po 2002, po tej zbrodniczej, pełnoskalowej inwazji, może pani Borys Szopa się zmieniła? No to poproszę o kolejny skan. Tutaj widzimy zdjęcia z marszu Wołyń 1942. Tutaj taki transparent niosą uczestnicy marszu. Co to za impreza? To jest impreza z 15 lipca 2023 roku. Czyli od 15 miesięcy już trwała trwał zbrodniczy najazd Putina na na, na całe terytorium Ukrainy. I ktoś sobie zorganizował taki marsz pamięci. Marsz pamięci Wojen, przepraszam 1943. Też to 1942 mnie zdziwiło, no bo rzeź wołyńska była rok później. Ale teraz, teraz, teraz zobaczyłem lepiej te, te datę. Na, na transparencie. I e, e, Marsz się rozpoczął Mszą Świętą, i na dole skanu że czytamy, że uczestnikiem tej, tak jak to nazywają katolicy, mszy świętej, a potem całego Marszu Pamięci była posłanka PiS Bożena Borys-Szopa. I czytamy też, że podczas imprezy przemawiał przedstawiciel Konfederacji, jawnie Prorosyjskiej Konfederacji, niejaki Mateusz Śmiglewski. No, jak widać, w 2009 roku. Pani Borys Szopa szczuła na Ukraińców razem z Janem Niewińskim, weteranem stalinowskiego, sowieckiego NKWD, a potem stalinowskiego, perelowskiego KBW. A teraz, gdy Ukraina jest napadnięta, pani Borys Szopa pomaga szczuć na Ukraińców przy pomocy jawnie prokremlowskiej konfederacji. No dobrze, co jeszcze o pani Boryszopie wiemy? Może zobaczmy, co ona zamieszcza w internecie w mediach społecznościowych. Poproszę o kolejny skan. Pani Boryszopa podaje dalej, udostępnia na Twitterze propagandę hejterów. Nie tylko antyukraińskich, jak widać. To, co teraz widzimy, to jest hejt przeciwko Niemcom ktoś sobie napisał w internecie, kiedy Niemiec się śmieje, Polak powinien zacząć płakać i posłanka PiS, kandydatka Dudy na stanowisko marszałkini Sejmu podała dalej, czyli zamieściła ten wpis na, swojej, na swoim profilu, I, a ze względu na to, że ma e, swoich fanów, no to też e, nagłośniła ten wpis. Bardzo e, skrajnie atakujący naszych najbliższych zachodnich e, sojuszników, no bo to niby tylko takie powiedzonko, no ale w tym powiedzonku jest skrajnie jadowita myśl. Myśl, według której e, wszystko, co dobre dla Niemca, jest złe dla Polaka. A to znaczy, że między nami a Niemcami jest przepaść, gorzej, absolutne przeciwieństwo, że nic nas nie może połączyć. Takie sobie niby pożekadło babci bo tutaj autor e, hejter się tutaj powołuje na swoją babcię, nie wiemy czy istniejącą, no ale załóżmy. E, pisze tutaj o jakiejś babci, która tak mówiła, więc sobie mówimy babciowe porzekadło, ale to nie jest tylko babciowe porzekadło, to jest mała bomba z jadowitym hejtem na naszych zachodnich sojuszników, a pani posłanka ją e, e, ten hejt, ten hejt szerzy. Poproszę o kolejny skan. Tutaj e, użytkownik Marek, podpisujący się Marek Piekosz, e, nazywa Unię Europejską eurokołchozem i straszy, że e, Unia Europejska chce doprowadzić do tego, żeby polskie kobiety były bite przez imigrantów. No bo tutaj zamieścił jakiś taki filmik, na którym. E, Widzimy, jak ktoś kogoś bije, i z komentarza w, w języku angielskim wynika, że tutaj miałoby chodzić o, o imigrantów. I również ten wpis posłanka Bożena Borys-Szopa nagłośniła na swoim Twitterze. Zajrzałem, kim jest ten pan Marek Piekosz, jeśli tak się naprawdę nazywa. Jest polityk lokalny o tym nazwisku. Być może to ten sam, być może to jakiś zupełnie fałszywy awatar. Nie wiemy. Zobaczmy. Kim on jest? No, zobaczyłem, że to człowiek no, opętany albo odgrywający opętanego nienawiścią do Niemców znowu. 23 października tutaj zamieścił, w jednym dniu zamieścił trzy wpisy. O tym, że rzekomo Niemcy narzucili nam wynik wyborów parlamentarnych niekorzystny dla PiS, i o tym, że Niemcy nam nie pozwolą na uzyskanie pieniędzy z Unii Europejskiej, rzekomo. No, tak się składa, że to jest użytkownik obserwowany przez posłankę borys, borys Szopę. Ciekawe czemu. Poproszę o kolejny skan. I pani Borys Szopa, szerząc ten hejt, no nie obawia się też zamieszczania hejterskich wpisów publikowanych przez stuprocentowe no trolle, anonimowe. I no, jakby już to w mojej ocenie ją dyskwalifikuje. No ktoś, kto robi takie rzeczy, no ewidentnie nie nadaje się na marszałka Sejmu, nie może być marszałkiem Sejmu nawet przez chwilę. No marszałek Sejmu, marszałek senior też to jest stanowisko, które wymaga godności i nieposzlakowanej opinii. A tutaj, tutaj widzimy, jak Borys Chopa podała dalej wpis udostępniła wpis. Wpis, który po putinowsku straszy Polaków imigrantami. Jak pamiętamy, Putin w 2015 roku zaczął całą Europę straszyć, że teraz nadejdą islamskie hordy. W ten sposób e, chciał e, wzmóc w Europejczykach nacjonalizm i nieufność do Unii Europejskiej. I tu mamy w tym samym duchu utrzymany wpis, skądinąd absurdalny, o tym, że przyjdą imigranci i przy pomocy naszych. E, i przy pomocy liberalnych władz zaczną zabierać nam mieszkania. Poproszę o kolejny skan. I żeby nie było żadnych wątpliwości, sprawdziłem, jak ta osoba się podpisuje. Podpisała się ten, ten, ten profil. Jak się podpisuje na Twitterze? Ten profil się podpisuje hasłem: Generał Dywizji Trolli. I wpis kogoś takiego, czy też czegoś takiego, zamieściła. Bożena Borys Szopa, która według pisowców powinna zostać marszałkinią Seniorką Sejmu. Poproszę o kolejny skan. Postanowiłem sprawdzić, jak się przedstawia Bożena Borys szopa w krajowym rejestrze sądowym. To, co widzimy, to jest skan. Z serwisu rejestr IO, dokładnie opartego na Krajowym Rejestrze Sądowym, czytamy, że Bożena Borys-Szopa zasiadała w radzie nadzorczej firmy, która się nazywa Copex, obecnie nazywa się PrimeTech. I zobaczmy, z kim ona tam zasiadała. Poproszę o kolejny skan. No, między innymi zasiadała w tej Radzie Nadzorczej razem z kimś o nazwisku Józef Błaszczeć I zarówno Józef Błaszczeć, jak i Borys Szopa weszli do Rady Nadzorczej spółki tego samego dnia i tego samego dnia z niej wyszli. Mamy tutaj komentarz, że Sawicki ma być marszałkiem Sejmu, a. Morawiecki ma być, został desygnowany na premiera. Dziękuję za informację. Niemniej zachęcam, żeby dalej przyglądać się pani Borys Szopie, jeszcze przez chwilę, bo naprawdę na to zasługuje. No dobrze, kim jest ten Józef Stanisław Błaszczeć Kim jest ten Józef Błaszczyk? Urodzony w 1947 roku. Z którym zasiada pani, z którym zasiada, zasiadała w radzie nadzorczej pani Borys Szopa. No to, co tutaj widzimy, to jest jego imię, nazwisko roku urodzenia, a na dole widzimy skan z archiwum Cyfrowego Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie pan błaszczyć. Figuruje jako tajny współpracownik SB. Co jeszcze wiemy o tym koledze Borys Szopy ze spółki Kobeks? Poproszę o kolejny skan. Tutaj mamy Wikipedię, gdzie czytamy, że pan Błaszczyć był posłem na Sejm z listy wyborczej akcji katolickiej na początku lat 90. Potem był w Zjednoczeniu Chrześcijańsko-narodowym. Potem startował do Sejmu z listy Katolickiego Komitetu Wyborczego Ojczyzna. Potem bezskutecznie ubiegał się o mandat senatora z ramienia Antyzachodniej i ultrakatolickiej Ligi Polskich Rodzin, a potem został prezesem zarządu Unii Laikatu Katolickiego. No więc tutaj mamy to taki bardzo charakterystyczny przypadek. Ktoś zarejestrowany jako tajny współpracownik SB, a zarazem ultrakatolik. Jak wiemy, bezpieka komunistyczna hodowała sobie takich ultrakatolików, ultraprawicowców. No ale tak się składa, poproszę o kolejny skan, że Józef Błaszczyk został oczyszczony przez sąd z zarzutu współpracy ze służbą. Bezpieczeństwa. No to nie jest jedyny taki przypadek. Pamiętamy, ci co czytali książki o Antonim Macierewiczu, to pamiętają Krzysztofa Krisa Cieszewskiego. To jest ten pan od Brzozy, który twierdzi, że Brzoza nie mogła uszkodzić skrzydła samolotu prezydenckiego podczas nieudanego lądowania w Smoleńsku. pan Cieszewski jest jednym z doradców zespołu ekspertów Antoniego Macierewicza i pomaga mu mącić ludziom w głowach i tak się składa że pan Cieszewski też był zarejestrowany jako tajny współpracownik SB i też został oczyszczony przez przez sąd no tu w przypadku pana Błaszczecia z kolegi Borżeny Borys-Szopy ze spółki COBEX. Sprawa, sprawa była jeszcze bardziej tutaj niejasna, była na pewno bardzo zawikłana, najprawdopodobniej była bardzo zawikłana, ponieważ czytamy tutaj w tym artykule zamieszczonym na stronie Radia FIAT, czytamy, że Błaszczeć został oczyszczony z zarzutów współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa po 22 latach. Latach. Sprawa niejasna zatem, a mętności dodaje jej przede wszystkim to, co mówi sam Błaszczeć, który chwali się, że SB go chwaliła w aktach esbeckich, że go chwalili jako e, niezłomnego wielkiego e, patriota. No, ciekawe, Cieka ciekawa sprawa. Niemniej pan Błaszczeć został oczyszczony, ale na tym interesujący koledzy Bo Bożeny Borys-Szopy się nie kończą. Poproszę o kolejny skan, ponieważ w tej samej firmie, w tej samej Radzie Nadzorczej z Bożeną Borys-Szopą zasiadał Józef Będkowski. On też wszedł razem z nią do Rady Nadzorczej tego samego dnia i tego samego dnia po ponad roku ją opuścił. W tym samym dniu, w którym ją opuściła Bożena Borys-Szopa. Zatem najwyraźniej Panowie Błaszczeć i Będkowski oraz Bożena Boryszopa należeli do jednej i tej samej ekipy. No i kim jest ten Józef Marian Będkowski, urodzony 13 kwietnia 1933 roku? On też figuruje w Instytucie Pamięci Narodowej. To samo nazwisko, ta sama data urodzenia, w innych aktach też dowiadujemy się, że to samo drugie imię i to samo imię ojca, więc Chodzi na pewno o tę samą osobę. Na dole widzimy, na górze widzimy jego imię i nazwisko i datę urodzenia z serwisu Rejestr IO, a na dole widzimy fragment zapisu z Archiwum Cyfrowego Instytutu Pamięci Narodowej. Poproszę o kolejny skan, to będzie powiększenie tego. Tego zapisu imię, nazwisko, data urodzenia się zgadza I czytamy, o to, że, i czytamy tutaj o tym, że już w wolnej Polsce, demokratycznej wolnej Polsce, pan Będkowski miał sprawę sądową, został oskarżony o to, że w 81 roku, na samym początku stanu wojennego, pełniąc funkcję dyrektora Naczelnego Centralnego Ośrodka Informatyki Górniczej. Będąc funkcjonariuszem państwa komunistycznego, naruszył prawo pracownicze, wyrzucając z pracy 13 pracowników za udział w 24-godzinnej akcji strajkowej. Na zrobił to na podstawie komunistycznych przepisów o stanie wojennym, które jeszcze wtedy nie obowiązywały. Zatem był komunistycznym funkcjonariuszem represjonującym polskich patriotów, e, członków opozycji demokratycznej. Takich kolegów pani Bożena borys -Szopa miała w tej spółce kobeks, w której działała. Poproszę o kolejny skan. I tutaj mamy taki obrazek z profilu facebookowego pani Bożeny borys -Szopy, to po lewej. Pani borys -Szopa z dwojgiem przyjaciół pod palmą. Czyli w jakimś egzotycznym, ciepłym kraju. I tak się składa, że pani Bożena Borys-Szopa, może dlatego, że ma właśnie bardzo ciekawych znajomych, no to ukrywa listę swoich znajomych na Facebooku. Niemniej z jej wpisów można się zorientować, kto jest dla niej ważny i z kim jest w układzie. Do tego zdjęcia, które właśnie widzimy. Dołączony był wpis, e, który też zamieściłem po prawej stronie skanu na górze. Pani Bożena Borys-Szopa napisała, niespodziewanie razem z Bogumiłą Frajtak i Januszem Frajtagiem świętujemy ich porcelanowe gody, e, przyjaciele odnajdą się wszędzie. Czyli ona nam tutaj mówi, że wyjechała sobie gdzieś pod palmę, a tam akurat pod palmą Spotkała dwoje swoich starych przyjaciół świętujących porcelanowe gody, czyli którąś tam rocznicę ślubu, nie pamiętam, która to rocznica porcelanowe gody. I wszystko to się stało zupełnie przypadkiem. No, przypadki się zdarzają. Niemniej w mediach już niespołecznościowych, tylko zupełnie normalnych mediach, w gazecie wyborczej, czytamy, że Janusz Freitag to. Działacz polityczny i urzędnik, który bardzo blisko współpracuje w sensie politycznym z Bożeną borys Szopą i miał nawet z tego powodu kłopoty, bo przedstawiciele innej, innej frakcji w PiS, zwalczający panią Borys-Szopę, no również zaczęli zwalczać pana Frajtaga i został wyrzucony z wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, chociaż wcześniej nim kierował. No dobrze, i dlaczego tutaj mówimy o panu, o panu Freitagu? Bo on zaraz nas doprowadzi do bardzo ciekawej postaci. Pani borys Szopa nie ujawnia listy swoich znajomych na Facebooku, ale pan Freitag to robi. Poproszę o kolejny skan. I na Facebooku pana Freitaga czytamy, że jego znajomym obok pani Bożeny Borys Szopy jest pan Paweł Szopa o tym samym nazwisku czyżby jakiś krewny pani Bożeny Borys Szopy no krewny nie, bo Szopa to nazwisko pomężu, czyżby jakiś powinowaty co ich tutaj mogło połączyć poproszę o kolejny skan gdy wejdziemy na Facebooka pana Pawła Szopy, to zobaczymy, że on jest też ze Śląska i ma wśród znajomych Bożenę Borys-Szopę. No więc co ich tutaj połączyło, oprócz nazwiska a Śląska, Facebooka i znajomości z Januszem Freitagiem, zaufanym pani Borys-Szopy z jej politycznego układu. Poproszę o kolejny skan. Okazuje się, że coś więcej ich jeszcze łączy, ponieważ Paweł Szopał w 2019 roku był kandydatem PiS w wyborach parlamentarnych, też ze, ze Śląska. Tutaj mamy właśnie zdjęcie z wpisem, w którym on prosi facebookowiczów, żeby na niego głosowali. Na samym dole widać, że ktoś mu odpisał zapomnij. Poproszę o kolejny skan. Tu widzimy, że Paweł Szopa no, startował też w jakichś innych wyborach z ramienia PiS. W poprzednio miał numer 14, tutaj ma numer 15 na liście. Zatem można powiedzieć, wygląda na to, że pan Paweł Szopa, związany z Bożeną Borys Szopą, no, jest bywalcem list wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Poproszę o następny skan, żebyśmy sobie popatrzyli. No i jak sobie wchodzimy na profil pana Pawła Szopy, to y, widzimy, że on e, też szczuje na Ukraińców i to jeszcze, i to w sposób można powiedzieć taki już. E, e, niezwykle, jakby to powiedzieć? No, e, Prosty, tak to nazwijmy grzecznie. Tutaj zamieścił wpis antyzachodniego ideologa, niejakiego Kraciuka, powiązanego z Ordo Juris, które, jak wiemy, z kolei jest po prostu powiązane z Rosją, także finansowo. I ten wpis ma nagłówek że, mówiący, że nie możemy się Pojednać z Ukraińcami, ponieważ no, w Ukrainie są ulice, których patronem jest Stepan Bandera. No, jak wiemy, nasi Ukrainożercy przypisują banderze odpowiedzialność za rzeź wołyńską. No, według historyków to jest zabieg bardzo wątpliwy. Nie wiadomo a co dokładnie mógł Bandera, mógłby Bandera z tą rzezią wołyńską mieć do czynienia, bo gdy rzeź Wońska trwała, Bandera był w hitlerowskim obozie koncentracyjnym, gdzie był więźniem. Mamy też wpis ultraprawicowego polityka Marka Jakubiaka. Mam właśnie materiał z serwisu YouTube, gdzie występuje Jakubiak, który mówi, że Ukraina nie walczy za. Europę, nie walczy za żadną Europę, tylko o własną państwowość, czyli tutaj nam daje do zrozumienia, że wojna Ukraińców z Rosją to jest tylko ukraińska sprawa i my nie powinniśmy się w to mieszać. No, Putin na pewno bardzo chce, żebyśmy tak myśleli. Poproszę o kolejny skan. Na profilu facebookowym Pawła Szopy znajdujemy też, materiał youtubeowy, na przykład z Leszkiem Sykulskim. A Leszek Sykulski, przedstawiający się jako geopolityk, to jawny agent Rosji, który nawołuje nas, żebyśmy nie angażowali się w pomoc Ukrainie i który, poproszę o kolejny skan, między innymi zamieścił w serwisie YouTube wywiad z ambasadorem Rosji, którego tytułuje Panem Siergiejem przez duże P. I ten wywiad został zamieszczony już po najeździe, po napaści i po najeździe Rosji na, na Ukrainę. I na tym się niestety nie kończy, bo na profilu pana Pawła Szopy kandydata Pis w wyborach parlamentarnych związanego z Bożeną Borys Shopą. Znajdujemy też następujący wpis. Poproszę o kolejny skan. Pan Paweł Szopa zamieścił materiał z serwisu YouTube na swoim Facebooku. Materiał, który najwyraźniej YouTube usunął. Także nie ma obrazka, został tylko nagłówek to jest materiał najwyraźniej pochodzący, jak tutaj czytamy na dole od pseudodziennikarza propagandisty Wojciecha Sumlińskiego. No i na tutaj mówi sam za siebie. Sumliński ujawnia: Żydzi obdzierali Polaków ze skóry, solili, na koniec mordowali. I proszę państwa, niestety no, PiS i Zjednoczona Prawica mają u nas e, wielu obrońców. Którzy mówią, ech, ale przynajmniej oni nie są antysemitami. E, oni są antysemitami. Widzieliśmy, jak próbowali zakazywać mówienia o, o tym, że niektórzy Polacy uczestniczyli w Holokauście. Widzieliśmy, jak próbowali zamazywać prawdę o zagładzie Żydów. E, widzieliśmy, jak atakowali żydowskich badaczy, którzy bili się tutaj po prostu o prawdę o swoim narodzie i jego męczeństwie. No, a teraz widzimy, że mają też takiego, mieli też takiego kandydata na swoich listach wyborczych, który wierzy i wmawia przy pomocy Sumlińskiego, próbuje nam wmówić, że Żydzi obdzierali Polaków ze skóry, solili i mordowali. Nie wiem, to, co tutaj się urodziło w chorej głowie pana Sumlińskiego. Może mu, czy on chce nam wmówić, że później Żydzi tych Polaków przerobili na macę, czy też solili ich po to, żeby zrobić z nich jakieś konserwy mięsne, a może tutaj pan Sumliński próbuje nam wmówić, że ubecy stalinowscy, stalinowscy funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa, którzy faktycznie torturowali i zabijali Polaków, byli wszyscy Żydami i należy ich identyfikować jako Żydów. No ale tak się niestety składa, że ogromna większość tych funkcjonariuszy to byli Polacy nieżydowskiego pochodzenia. I wśród ludzi związanych z UB widzieliśmy Jana Niewińskiego, Ukrainożercę, jasnogórskiego kolegę posłanki Bożeny Borys-Szopy, z którą związany jest właśnie Paweł. Szopa, o którym teraz tutaj e, mówimy. Poproszę o kolejny skan. Znajdujemy też już nie w mediach społecznościowych, tylko w mediach zupełnie e, tradycyjnych e, pana Pawła Szopę. Znajdujemy go e, jako e, głównego bohatera e, wywiadu, e, w którym pan Paweł e, Szopa mówi, że. E, Zachwala współpracę z Chinami. Mówi, że region Śląski mógłby rozkwitnąć dzięki współpracy z Chinami, dzięki projektowi tak zwanego nowego jedwabnego szlaku, o którym tutaj mówiłem wielokrotnie czyli projektu wymyślonego przez Chińczyków, a polegającego na tym, że my za nasze pieniądze, Wybudujemy Chińczykom drogi i porty, dzięki którym Chińczycy jeszcze bardziej będą mogli nas zalewać swoimi towarami, bombardując naszą gospodarkę. No ale pan Paweł Szopa tutaj zachwyca się w tym artykule perspektywą budowania takich szlaków. Polska, Chiny, tworzenia takich szlaków Polska, Chiny, szlaków transportowych, i no najwyraźniej nie pamięta, że Chiny są głównym sojusznikiem Putina. Nie pamięta albo nie chce pamiętać. Co to za artykuł i kto go opublikował? To artykuł, poproszę o kolejny skan, to artykuł zatytułowany Szansa na rozwój. Opublikowany przez Niedzielę Sosnowiecką. I przy okazji w tym artykule w nagłówku znajdujemy bardzo ciekawą informację znowuż o panu Pawle Szopie, kandydacie wyborczym PiS związanym z Bożeną Borys-Szopą. Poproszę o kolejny skan, to jest powiększenie tego nagłówka. Czytamy tutaj, że pan Szopa jest członkiem zakonu rycerskiego. Świętego grobu Bożego w Jerozolimie. No, jak wiecie, mamy w Polsce niestety dużo ultrakatolickich, przepraszam, sięgałem po, po ściereczkę, żeby sobie przetrzeć okulary. Mamy w Polsce dużo ultrakatolickich i tajnych, półtajnych, dyskrecjonalnych, zamkniętych organizacji, które niestety przeżerają naszą politykę i nasz biznes. I niestety zakon rycerski świętego grobu Bożego w Jerozolimie do tych organizacji należy, a jego powiązania, no niektóre po prostu mrożą krew w żyłach, powiązania tej organizacji. Poproszę o kolejny skan. Tu mamy znowu wpis pana Pawła Szopy z Facebooka, gdzie on się chwali swoją przynależnością. Do Rady Zwierzchnictwa, do Polskiej Rady Zwierzchnictwa Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie razem z, e, e, z kardynałem Kazimierzem Nyczem. Tutaj widzimy go na zdjęciu. E, dokładnie rzecz biorąc, pan Paweł Szopa e, udostępnia na swoim profilu wpis Andrzeja Schneidra, jednego ze zwierzchników zakonu w Polsce. Na zdjęciu. Widzimy po lewej stronie pana Pawła Szopę, a w środku widzimy kardynała Kazimierza Nyczan, bo to on patronuje tej organizacji w Polsce. Poproszę o kolejny skan. Tutaj widzimy skan z Wikipedii, gdzie czytamy, że właśnie kierownictwo Zakonu Bożogrobców, czyli za jak to się mówi skrótowo, czyli zakonu e, Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Czytamy, że kierownictwo tej organizacji w Polsce to właśnie Andrzej Schneider i kardynał Kazimierz Nycz, a na dole czytamy, że zakon ma przedstawicielstwo e, e, w Rosji. Ma również na przedstawicielstwo, nie no, ma swój oddział w Rosji, ma swoją komórkę w Rosji, w Rosji, w kraju skądinąd prawosławnym, gdzie szefami tej, tego oddziału rosyjskiego jest arcybiskup włoski Paolo Pezzi oraz Rosjanin Jarosław Tiernowski, przedstawiony jako wicegubernator lokalny tego zakonu w Rosji. No, cóż, ultrakatolicki zakon w Rosji. To nie pierwszy taki przypadek, że ultrakatolicka organizacja jest dobrze widziana w Rosji. Wiemy o Ordo Juris, ale także o Było przez putinowską cerkiew prawosławną przyjmowane w Rosji z szeroko rozwartymi ramionami. Zobaczmy, kim jest ten pan Jarosław Tiernowski, który kieruje rosyjskim oddziałem. To jest właśnie on. Po prawej stronie na górze widzimy jego zdjęcie. Po lewej mamy e, e, informacje z anglojęzycznej, Wikipedii, gdzie znowu on występuje jako szef rosyjskiego oddziału zakonu, bo ten fragment Wikipedii, który widzieliśmy poprzednio, to był akurat z czeskiej Wikipedii. No ale nie Wikipedia jest tu najważniejsza, tylko watykańska strona samego zakonu i na dole widzimy na watykańskiej stronie internetowej, widzimy fragment tej watykańskiej strony internetowej gdzie czytamy, że w Russa, no bo to po Włosku, czyli w Federacji Rosyjskiej Jarosław Aleksandrowicz Tiernowski jest, jest szefem rosyjskiego oddziału zakonu. Poproszę o kolejny skan, żebyśmy się przekonali, kim jest pan Tiernowski. Tu też nie trzeba było daleko szukać, bo w Wikipedii czytamy, że pan Tiernowski od najmłodszych lat, jeszcze za czasów sowieckiego komunizmu był postacią publiczną. W latach 87-88 uczestniczył w amerykańsko-sowieckiej konferencji e, licealistów amerykańskich i sowieckich. E, Sowieci robili takie rzeczy, takie spotkania, nazywali je dyplomacją ludową, że to niby się tak Niemalże spontanicznie spotykają młodzi obywatele, młodzi poddani Sowietów z młodymi obywatelami Ameryki, Stanów Zjednoczonych. No, oczywiście e, młodzi e, ludzie ze Związku Sowieckiego byli starannie selekcjonowani, ci młodzi ludzie, którzy spotykali się z Amerykanami, po to, żeby tym młodym Amerykanom kłamali i odgrywali role wyznaczone przez reżim no bo gdyby tutaj niezbyt dokładnie takich ludzi dobrano do których z nich mógłby na przykład szepnąć jakiemuś młodemu amerykańskiemu koledze parę słówek prawdy o istocie zbrodniczego sowieckiego reżimu no a tego nie chciano najwyraźniej więc pan tiernowski już jako nastolatek był nastolatkiem sprawdzonym i docenionym przez kremlowski reżim ale dalej działo się jeszcze ciekawiej Czytamy tutaj w dolnej części skanu, że w 1999 roku, kiedy Putin wystartował w wyborach prezydenckich, żeby przejąć pełnię władzy nad Rosją, pan Tiernowski był członkiem sztabu wyborczego Putina. A później stał się jedną z osób, które występowały w mediach i lansowały Putina mówiąc w jego. Imieniu podczas kampanii. No, Zakon Bożogrobców, do którego należy Paweł Szopa, kandydat PiS związany z Bożeną Borys Szopą, no z posłanką PiS, no ten Zakon Bożogrobców ma bardzo ciekawego przedstawiciela w Rosji, jak widać, szefa lokalnego oddziału Zakonu. Co jeszcze wiemy o Panu e, e, Tiernowskim? Poproszę o kolejny skan. Tutaj widzimy, że Jarosław Aleksandrowicz Tiernowski, czytamy w rosyjskich mediach, a dokładnie rzecz biorąc, czytamy to w, na stronie internetowej rosyjskiego portalu Eurasian Defense, .ru, czyli Eurazjatycka Obrona, tak się pięknie nazywa ten portal. Czytamy tutaj. Że pan Tiernowski jest e, związany z Putinem, jest współpracownikiem administracji Putina. Czytamy, że był członkiem sztabu wyborczego Putina, czyli potwierdzają się tutaj informacje zamieszczone w Wikipedii. I czytamy też, że później został szefem doradców społecznych Putina, e, zrzeszonych w takiej specjalnej organizacji czy też e, instytucji. E, Sajuz Absestwiennych Abiedieni, Acieściennej Konsultatywnej Sowiet, czyli e, Związek e, e, Organizacji Społecznych e, e, o nazwie Rada Konsultacyjna, Rada Społeczna. No, ciekawe, jak to się Putin konsultował z panem Tiernowskim i jakie informacje pan Tiernowski przekazywał od Putina do zakonu Bożogrobców i w drugą stronę. Na tej samej stronie, Eurazjatycka Obrona, czytamy też, poproszę o kolejny skan, że najwyraźniej Putin był zadowolony z. Rad i usług, któremu świadczył pan Tiernowski z zakonu Bożogrobców, ponieważ nagrodził, Putin nagrodził pana Tiernowskiego dyplomem i cennym podarkiem. Na stronie nie podano, co to był za cenny podarek i, i jak bardzo był cenny, ale strona podaje, że pan Tiernowski lubi jachty, motocykle, samochody i szachy. No, więc miejmy nadzieję, że nie był to jacht albo Lamborghini, albo Harley Davidson. Miejmy nadzieję, że były to tylko szachy z kości słoniowej albo ze złota i srebra. No, tutaj oczywiście już spekulujemy, no bo nie wiemy, co to był za podarek i jak bardzo był cenny. O zakonie bożogrobców. Jest też mowa w tej książce. Przepraszam, do góry nogami pokazałem. W tej książce Wielkie Łowy Kaczyńskiego. Ponieważ protektorka i sojuszniczka Kaczyńskiego w latach 90., ultrakatolicka polityczka Alicja Grześkowiak, jest damą zakonu Bożogrobców i jeśli ktoś chce się czegoś więcej o tym zakonie dowiedzieć i o panu Tiernowskim, to polecam serdecznie tę książkę. No oczywiście nie tylko z tego e, jednego powodu. Jarosław Kaczyński, e, jak się zdaje, właśnie traci władzę, ale mm, nadal jest człowiekiem bardzo niebezpiecznym, którego wszyscy powinniśmy poznać dobrze żeby jak najwięcej osób się dowiedziało o związkach Jarosława Kaczyńskiego z e, wschodem i jak widać te związki dotyczą nie tylko Kaczyńskiego dotyczą także szeregowych posłów i posłanek jak Bożena Borys Szopa dotyczą e, także nawet kandydatów takich jak pan Paweł Szopa związany z Bożeną Borys e, dostaliśmy tutaj informację o tym, że Duda wyznaczył Marka Sawickiego na marszałka, na marszałka Sejmu. Mieliśmy te informacje w komentarzu, i mieliśmy informację o tym, że, że postanowił Andrzej Duda desygnować na premiera Mateusza Morawieckiego. Proszę Państwa, no Marek Sawicki na pewno jest lepszym kandydatem na stanowisko marszałka sejmu, marszałka seniora niż Bożena Borys Szopa. Dlatego możemy sobie pogratulować. Nie wiemy czy nasze wysiłki tutaj internetowe, które dzisiaj podjęliśmy, żeby Andrzeja Dudę odciągnąć od tego pomysłu miały jakiś wpływ na jego decyzję. Prawdopodobnie chodzi tu przede wszystkim o to żeby połechtać mile polskie stronnictwo ludowe z którym PiS chciałby stworzyć koalicję wyborczą i prawdopodobnie dlatego Duda pewnie z ciężkim sercem musiał zrezygnować z antyzachodniej Bożeny Borys Szopy i wybrać ludowego Marka Sawickiego niemniej hmm, Powinniśmy się tutaj z tego cieszyć. Nasz dzielny realizator Maciej pisze mi: Duda postanowił, hehe, he, ty, to masz poczucie humoru na naszym wewnętrznym komunikatorze. No tak, tak, mówienie, że Duda coś postanowił. On nie jest aż e, takim idiotą. Znaczy, no, na jakiego wygląda? On nie jest aż takim debilem. Może, być może tak, bo tutaj to słowo padło w e, przestrzeni publicznej i, i e, sąd e, ustalił, że można go. Przynajmniej w trybie warunkowym używać wobec prezydenta. Niemniej bardzo, niemniej jakoś szczególnie mądry to on faktycznie nie jest. Ma kilku sprytnych doradców, ale na pewno ciągle w jakiejś mierze jest zależny od prezesa Jarosława, Jarosława Kaczyńskiego, chociaż tutaj próbuje demonstrować, że się od niego trochę Oddziela, ale jak wiemy, no Duda nieraz takie manewry podejmował, a potem znowu wracał na łono prezesa Kaczyńskiego i posłusznie spełniał jego polecenia. E, więc nigdy nie wiemy, na ile te manifestacje niezależności są prawdziwe, a na ile są elementem pisowskiego, pisowskiego teatru. I być może o to chodzi, żebyśmy się nad tym zastanawiali, zamiast myśleć o ważniejszych sprawach, takich jak rosyjskie związki Kaczyńskiego i chińskie związki Dudy e, związki, które należy prześwietlić pod kątem całej ich antypolskiej i antyzachodniej działalności. Ta decyzja Dudy czy też jego mocodawców, żeby posłać Morawieckiego z taką bardzo trudną misją jako desygnowanego premiera bez większości parlamentarnej. Ta decyzja no niestety pokazuje, że Nadzieje na to, że Duda przejdzie choćby częściowo na dobrą stronę mocy, na pozycje prozachodnie i prodemokratyczne, te nadzieje są mrzonkami. Wspomniane wcześniej chińskie związki Dudy mogą tutaj odgrywać też pewną rolę. Przypomnę, że związki te zostały opisane w książce Duda i jego tajemnice, którą też polecam. Duda może jest nie najmądrzejszy, ale ale pełni niestety ważną funkcję, bardzo ważną jako głowa państwa. I jego związki też należy prześwietlać. I też powinniśmy je, powinniśmy je poznać. I powinniśmy pamiętać, że Chiny potencjalnie są jeszcze bardziej niebezpieczne niż Rosja. To, że Morawiecki teraz będzie próbował utworzyć przy pomocy PSL nowy rząd. To się prawdopodobnie nie uda. PSL prawdopodobnie jest zbyt świadomy tego, jak PiS postępował w przeszłości ze swoimi pseudo sojusznikami, których wciągał do koalicji, a następnie pożerał. I PSL prawdopodobnie będzie się miał na baczności. Niemniej dzięki temu posunięciu PiS będzie miał więcej czasu na to, żeby niszczyć dowody winy, zacierać swoje powiązania, żeby niszczyć nasze państwo. Więc to nie, jest, to nie jest dobra wiadomość. I nie jest dobrą wiadomością to, że po raz kolejny. Bardzo ważną funkcję, funkcję szefa rządu, dostaje, przynajmniej na chwilę, człowiek bardzo mocno związany ze Wschodem, Mateusz Morawiecki, bohater tej książki, którą też, też Wam serdecznie polecam. Przepraszam, muszę tutaj sobie e, e, ułożyć, bo jak wiecie, ja tych książek napisałem sporo i mam ich taki stosik, i ten stosik mi się właśnie przed chwilą zwalił. Bo pokazywałem Wam jedną po drugiej, i tutaj narus naruszyłem tego e, stosika, jakby to powiedzieć, strukturę, która go utrzymywała na nogach. To nie jest dobra decyzja. Polecam książkę ma o Morawieckim wszystkim tym, którzy jeszcze jej nie przeczytali, i polecam artykuł w gazecie wyborczej. Poproszę o kolejny skan. Ostatni już dziś. Artykuł. E, Zatytułowany na papierze, czy milion złotych wystarczy, by poznać prawdę o Morawieckim, i w wersji internetowej, co dalej z Morawieckim ma ludzi, którym pomógł i są w niego wpatrzeni. Artykuł napisał e, dziennikarz Piotr Głuchowski. Dziennikarz odważny, który nie boi się zadawać dobrych pytań i nie boi się faktów. E, przed publikacją tego artykułu rozmawialiśmy, jestem w tym artykule cytowany. I w trakcie tej rozmowy pojawiły się bardzo dobre pytania. Pytania o to, dlaczego Morawiecki, mimo że jest znienawidzony nawet w PiS, jest przez Kaczyńskiego tak hołubiony. Piotr Głuchowski pytał, czy Morawiecki, jako znajomy Marka Falenty, mógł być tym, który. E, wysfatał Falentę Spis, doprowadzając do tego, że do rąk Kaczyńskiego trafiły e, nagrania z restauracji Sowa i Przyjaciele, założonej przez ludzi powiązanych z Rosją, tak samo jak zresztą sam Marek Falenta. E, I to jest dobre pytanie. Niemniej, ja przypuszczam, że ze względu na to, że tam wszyscy byli powiązani z Rosją na różne sposoby, to być może e, Morawiecki nie tyle, nie tyle wysfatał Falentę Spis, PiS, nie tyle zapoznał Falentę z PiS, z PiSem i z Kaczyńskim, co pilnował, żeby Falenta odegrał swoją rolę. Być może to było tak, że nagrania tak czy inaczej, Nagrania zainspirowane, operacja podsłuchowa zainspirowana przez Rosjan i monitorowana przez Rosjan, odbywająca się w polskich restauracjach, mająca skompromitować polskich prozachodnich polityków. Ta, celem tej operacji już od samego początku prawdopodobnie było to, żeby na tych taśmach skorzystała antyzachodnia partia PiS i Jarosław Kaczyński na wiele sposobów powiązany e, z Rosją. A Marek Falenta został. E, Tę operację wciągnięty, po to, żeby później zrobić z niego głównego bohatera, czarny charakter, miał być takim kozłem ofiarnym. Biznesmen bardzo naiwny, który wierzył, że przynosząc taśmy z restauracji Pisowi, zasłuży sobie na stanowisko premiera, biznesmen bardzo naiwny, który nie zastanawiał się, dlaczego Rosjanie nagle dają mu węgiel. Na kredyt, albo jeśli nawet się zastanawiał, to myślał, że pewnie dlatego, że wiedzą, że ma zostać premierem. Stworzono być może Marka Falente po to, żeby był takim właśnie posłańcem, przynoszącym taśmę, na którego później spadnie cała, cała wina i my będziemy się koncentrować na roli Falenty, zamiast myśleć o roli Rosjan i o roli PiS w tej, w tej aferze. A Morawiecki jako do, jako znajomy Falenty, jako człowiek, który go mógł tutaj zachęcać do udziału w całej sprawie, no, może być kimś, kto ma ogromną wiedzę na temat kulisów afery taśmowej. Warto tu przypomnieć, że sam był nagrywany, ale jego nagrania nie trafiły do mediów w 2014 roku, trafiły z wielkim opóźnieniem, więc najwyraźniej on był w tej aferze. Chroniony. Być może Morawiecki wie bardzo dużo o tej, o tej aferze, o tym, jaką rolę naprawdę odegrał Falenta i jacy inni aktorzy tam brali udział, i być może dlatego dla Kaczyńskiego Morawiecki jest nie do ruszenia, być może dlatego teraz to znowu Morawieckiemu powierzono tę bardzo trudną rolę prób tworzenia koalicji wyborczej. Bardzo trudną rolę, którą być może. Ktoś inny mógłby odegrać lepiej i z większymi szansami na powodzenie, aczkolwiek też małymi. A jednak wybrano Morawieckiego. Morawieckiego, który jest najwyraźniej dla Kaczyńskiego bardzo ważny i nawet wielu działaczy PiS ewidentnie nie rozumie, dlaczego Morawiecki dla Kaczyńskiego jest tak bardzo ważny. Żeby przybliżyć się do odpowiedzi na te pytania, zachęcam do czytania książki o Morawieckim i zachęcam do czytania artykułu Piotra Guchowskiego w Gazecie Wyborczej. Zachęcam do czytania artykułu Piotra Głuchowskiego, który nie boi się stawiać dobrych pytań. To tyle na dziś. Za chwilę, prawoteka. Ja się już z Wami żegnam. Widzimy się za tydzień. Bardzo, bardzo gorąco Wam dziękuję. Przypominam o łapkach. Każda łapka, każdy lajk like zwiększa widoczność tej transmisji. I przypominam o wpłatach. Przypominam o tym, że można nas wspierać poprzez wpłaty bezpośrednie na konto Fundacji Arbitror na portalu zrzutka.pl, jak również w serwisie Patronite. Za co jestem szczególnie wdzięczny, bo tam można zrobić zlecenie stałe. A tak jak zawsze powtarzam, Kilka złotych co miesiąc to więcej niż jedna duża suma jednorazowo. Gorąco też dziękuję za udostępnienia, za udostępnianie, za wysyłanie linku do tej transmisji znajomym, za nagłaśnianie w mediach społecznościowych tej transmisji i innych transmisji Resetu Obywatelskiego. Gorąco Wam za to wszystkim dziękuję, za to, co robicie. Czuję, że jesteście tutaj ze mną i to jest dla mnie bardzo, bardzo, bardzo ważne. Wielkie, wielkie dzięki za chwilę prawoteka, a my widzimy się za tydzień. Aha, i dziękuję bardzo naszemu dzielnemu realizatorowi Maciejowi. Jak ktoś nie dał jeszcze lajka, like to niech da lajka like dla Macieja. Do zobaczenia za tydzień. Reset obywatelski. I don't take shit. I got no love for the fake This, if you wanna play toss and wanna hate this, I'll show up. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it we yeah. yeah. I got facts over facts over tracks, is and that? spitting slow, spitting fast, I could roast, I can gas. think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're with my time, you're delirious Mysterious, because you are behind a fake exterior Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains that last And to believe in what you got, it was built to last